Witamy Was serdecznie na pierwszym, absolutnie pierwszym Done Live na żywo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest fotogrametria i jak zajrzeć do wraku bez wychodzenia z domu. Naszym gościem dzisiaj jest Mariusz Milka, który jest nurkiem, instruktorem nurkowania. Zajmuje się fotogrametrią właśnie, czyli nauką taką o tym, jak można zajrzeć do obiektów bez ich dotykania, bez właśnie wychodzenia z domu. Ja mam na imię Irena, reprezentuję Dan Polska i dzisiaj będziemy chcieli z Wami porozmawiać właśnie o tejże fotogrametrii. Mariuszu, witam Cię serdecznie, cieszę się, że jesteś z nami. Dajcie nam tylko szybciutko znać komentarzami, lajkami, serduszkami, jeżeli nas dobrze widzicie i słyszycie, a tymczasem oddaję głos Mariuszowi. Myślę, że zacząć możemy od tego, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, Mariuszu, że zająłeś się tą fotogrametrią. Opowiedz nam, co to jest, z czym to się je i w jaki sposób taki zwykły nurek jak my może skorzystać z tej dziedziny wiedzy. Cześć wszystkim. No to zacznę może od tego, jak zacząłem z tą fotogrametrią, bo ja zawsze byłem zainteresowany wszelkiego rodzaju technologią, fotografią i tym podobnymi rzeczami. I kiedyś, jak miałem dużo czasu, postanowiłem sobie zrobić kilka kursów online na różnych uniwersytetach na całym świecie i jednym z nich był kurs na temat dinozaurów, bo zawsze one mnie interesowały za dziecka. Był jedyny taki kurs na świecie. No dobra, zrobię sobie kurs online o dinozaurach. I już tak w połowie kursu się zorientowałem, że tam pokazują takie fajne, zeskanowane fragmenty dinozaurów. Tylko coś mi właśnie nie pasowało, bo najpierw były to dinozaury takie w kawałkach, to myślałem, no dobra, to może jakimś skanerem 3D i tak dalej zrobili, ale później zaczęli pokazywać stanowiska paleontologiczne w 3D i to wyglądało jak zdjęcie, ale tym się dało obracać i zacząłem się zastanawiać, jak to było zrobione. I potem, oczywiście kurs trwał 14 tygodni, ale z każdego tygodnia na tydzień coraz bardziej myślałem o tym, jak oni to zrobili i w wolnym czasie tam googlałem, czytałem, sprawdzałem w ogóle, co to jest. I do dziś w ogóle nic nie pamiętam z tych dinozaurów, albo bardzo niewiele, chociaż pamiętam, że było świetnie, ale wtedy się natknąłem właśnie po raz pierwszy na tą fotogrametrię i postanowiłem zgłębić temat i się tym rozpracować to i tym się zająć. Dobra. Super. Chciałam Ci tylko powiedzieć, Mariuszu, że mamy dzisiaj tutaj ludzi z absolutnie całego świata. Mamy Northampton, mamy Dublin, mamy oczywiście polskie miasta, mamy Kraków, Tarnów. Jestem bardzo zaskoczona, że tutaj mamy nurków z całego świata. Także no, bardzo serdecznie Was witamy, mówimy do całego świata. Mariuszu, a czy możesz, czy pamiętasz w ogóle swój pierwszy model 3D właśnie, jak zacząłeś się tym zajmować, jak to było, jak robiłeś ten pierwszy model? Oczywiście, jak to zwykle jest, pierwszy nigdy nie wyszedł, tak? Więc poszedłem, wziąłem kamerkę GoPro i poszedłem sobie na miasto. Mhm. Oczywiście chciałem sfotografować duży obiekt, jakiś budynek. Zaraz pokażę, na czym ta fotogrametria polega, no, ale generalnie robi się serię zdjęć albo film, z którego później robi się ten model 3D. Obszedłem budynek dookoła i wróciłem do domu i brakowało kawałków i tak dalej, ale byłem zachwycony, że w ogóle to zadziałało. Ale pierwszy taki model podwodny, to mogę teraz pokazać, tylko udostępnię ekran. Okej. Dobra. Powiedz mi tylko, czy widać, bo w tej chwili nie śledzę. Tak, widać. Dobra. To jest mój pierwszy model 3D, jaki wykonałem. To było w Portugalii. Słyszałem, że w miejscowości, koło której mieszkam, gdzieś na małej głębokości 7 metrów jest jakiś stary statek zatopiony, o którym bardzo mało kto wie. Jego historia była opowiadana na różne sposoby, zupełnie inne wersje, więc to po prostu były legendy. I koleżanka, która myślała, że wiedziała, gdzie on jest,
zabrała mnie tam. Skończyło się na tym, że myśleliśmy 400 metrów płynąć do powierzchni, ale w końcu dopłynęliśmy, zanurzyliśmy się, no i zacząłem go skanować, ale w połowie tego skanowania, poza tym, że była tragiczna widoczność, mojej koleżance ucho coś zaczęło wysiadać i musieliśmy wcześniej skończyć nura i nigdy tego modelu nie dokończyłem, ale trzymam go. To jest twój pierwszy model, tak? Tak, to jest mój pierwszy model i trzymam go i ten to tak po prostu, no taki sentyment mam do tego modelu. Mhm. I mogę go wtedy zawsze pokazać. No, że tam dość ładnie wyszedł wtedy, jak na tamte czasy i możliwości. Nawet widzisz tutaj taka rozgwiazda, mhm. sobie siedzi. Znaczy powiem ci, że jestem bardzo zaskoczona, bo to by oznaczało, że tak naprawdę już osoba, która nie ma fachowej wiedzy na ten temat, może się tą fotogrametrią zająć, prawda? Tak myślę, dlatego że fotogrametria nie jest czymś nowym. Do dawno temu, kilkadziesiąt lat temu już były koncepcje tego przez matematyków opracowywane i przez ludzi, którzy się znają na optyce. Chodziło o to, żeby z normalnych zdjęć potrafić jakby potem wywołując te zdjęcia takie powykrzywiać, żeby to jakoś połączyć w jakiś obiekt i tak dalej, ale kiedy się pojawiła fotogrametria ta cyfrowa, ta 3D, to jest zupełnie inna dziedzina tak naprawdę. W tej chwili to bardzo duża część tego tworzenia takiego modelu to komputer robi dla nas sam. My musimy po prostu podłożyć mu odpowiednie zdjęcia, odpowiednio przetworzone i pilnować, żeby się nie pomylił. Jak się pomyli, to odpowiednio wcześniej reagować. Więc stała się to bardzo taka praktyczna dziedzina. Tu nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wiedzy z zakresu fizyki czy matematyki. Po prostu wykorzystując gotowe oprogramowanie, trzeba się nauczyć, jak zrobić zdjęcia, w jakiej kolejności, ile tych zdjęć zrobić, w jakich warunkach. Więc jest więcej tak naprawdę wiedzy fotograficznej i takiego myślenia, rozpracowywania trochę, rozwiązywania drobnych problemów, niepowodzeń, żeby ostatecznie nakierować komputer na to, żeby stworzył nam taki model, jaki chcieliśmy zrobić. Jasne. Więc to jest mój pierwszy model. Okej, na razie przerwę dzielenie tego modelu. To co, może chcielibyśmy opowiedzieć, jakie są etapy takiego procesu może? Tak, na pewno, na pewno. Dobra, to ja w takim razie pokażę tu. Jak to się dzieje po kolei, że taki wrak nam tutaj w ogóle powstaje, do którego możemy zajrzeć. Dobra, to w takim razie znowu podzielę ekran. Dobra. Okej, więc zacznijmy od tego. Widać zdjęcie rekina? Widać zdjęcie rekina. Dobra, to jest rekin, zdjęcie rekina, właściwie pomnika, statuły rekina w Tajlandii na wyspie, obok wyspy Koh Tao. To jest jakieś 12-14 metrów pod wodą. I to jest, na tym chciałem wam pokazać, jak proces taki wygląda. Mamy program, ja używam jednego z popularniejszych programów, to jest Agisoft Metashape, wersja standard. I generalnie tak, wrzuciłem tutaj około 1000 zdjęć powiedzmy. W tej chwili jest około 1000 zdjęć tego rekina, wcale tyle nie musi być. No i widzimy tu takie zdjęcie. Każde zdjęcie pokazuje tego samego rekina, ale pokazuje go troszeczkę z innego punktu widzenia. I pomysł polega na tym, że jak komputer sobie zobaczy, jak ten rekin wygląda z różnych stron, to będzie go potrafił odtworzyć w 3D i stworzyć model rekina w 3D. Teraz jak ten komputer to robi? Na każdym zdjęciu w pierwszej fazie zaznacza sobie 1000 małych punkcików, które może mogą być na tyle charakterystyczne, że jest szansa, że te same punkciki będą, albo podobne punkciki będą na innym zdjęciu. Więc w pierwszej fazie przez tych wszystkich 1000 zdjęć, które podłożyłem, komputer przejechał, zrobił te kropeczki i w kolejnej fazie próbuje te kropeczki połączyć, jeżeli może, z tymi samymi kropeczkami na rekinie, ale pod innym kątem. I w taki oto sposób, jak już widzi, że ta sama kropeczka
pojawia się na kilku zdjęciach, zna właściwości aparatu, którym to było zrobione, bo jak robimy zdjęcie, to aparat zapisuje informacje, jaki to był aparat, jaka soczewka, to za pomocą skomplikowanych wyliczeń matematycznych, których my zupełnie nie musimy znać, potrafi odtworzyć lokalizację tych punkcików w przestrzeni 3D, gdzie by one musiały być w przestrzeni 3D, że jak się tak przesuwa między zdjęciami i tak się względem siebie przesuwają, to żeby tak było. I wtedy tworzy taką chmurkę punkcików, która nam pokazuje w tym momencie tego rekina. To jest tak zwana rzadka chmura, bo jest dość rzadka. Ja wiem, że to jest gęsto, bo to jest 999 701 punktów. O rany. I w tym momencie mamy takiego ducha rekina. I jeżeli wszystko wygląda dobrze, to możemy kontynuować proces, dalsze fazy procesu jakby konfigurować. Mhm. Ale czasem wychodzi na to, że coś jest tutaj źle. I wtedy trzeba odpowiednio znowu zadziałać, żeby te kropeczki ułożyły się we właściwy kształt, bo my wiemy, co tam ma być, a komputer nie. W tej pierwszej fazie komputer odtwarza lokalizację, z którego miejsca były zrobione te zdjęcia. I wtedy... A powiedz mi tylko, bo pokazujesz nam, skąd były zrobione zdjęcia, jak dużo czasu zajęło ci zrobienie tych zdjęć? To nie było problemu, to zajęło 15 minut. Ja akurat użyłem GoPro, ona strzelała tam zdjęcia co sekundę, czy co ileś, czy z pół sekundy, więc popływałem parę razy i było po 15 minutach było wystarczająco dużo zdjęć. To nie był problem, żeby zebrać te dane. Oczywiście, jeżeli się odpowiedni wzór tego pływania przyjmie, żeby tak naprawdę pokazać tego rekina z każdej możliwej strony, bo jeżeli zapomnimy o jakimś fragmencie rekina, no to nie będzie go potem na tym ostatecznym modelu. Jasne, mamy też pytanie tutaj od słuchacza, czy taki model 3D ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, to znaczy, czy jego wymiary są znane i identyczne z fotografowanym obiektem? Tak, można takie coś zrobić, tylko że raczej częściej można zrobić to łatwiej na lądzie, bo na lądzie, na przykład jeżeli robimy fotografię z drona czy z aparatu kompaktowego, który ma wbudowany GPS, mamy w tym momencie informację o dystansie pomiędzy tymi zdjęciami i wtedy komputer sobie może przeliczyć tam co do milimetra to wszystko. Jeżeli chodzi o fotogrametrię podwodną, to najpierw się robi, a później na przykład jak pracuję z archeologami podwodnymi, później się tą skalę dopasowuje, bo robiąc fotogrametrię zestawiamy taką tyczkę geodezyjną, jak się zestawia normalnie przy zdjęciach różnych obiektów archeologicznych i po prostu wiedząc, że tyczka ma 2 metry, w programie mogę zaznaczyć, to są 2 metry, program przeliczy i będzie wiedział, jaki jest dokładny Jasne. Wymiar obiektu. Jeżeli mamy już te lokalizacje tych zdjęć, skąd zostały zrobione i tą chmurę punktów, wszystko jest dobrze, no to komputer wie, że dobrze rozmieścił te kamery, bo jeżeli by się okazało, że ja uważam, że ten rekin wyszedł krzywo, że coś jest nie tak, no to znaczy, że źle komputer określił lokalizację kamer. No ale w tym przypadku, skoro rekin wygląda dobrze, to każdy jeden z tych prostokątów, który oznacza miejsce zrobienia zdjęcia, jest dobrze umiejscowiony, więc można przejść do dalszej części. I jedną z dalszych metod, bo jest w tej chwili kilka, jest tworzenie tak zwanej gęstej chmury punktów. I tutaj to już jest gęsta chmura. Z daleka, ona znaczy gęsta, że z daleka to już wygląda jak rekin, tak? Ale to jest ciągle coś takiego. To jest ciągle taka chmurka punkcików, tylko więcej jest teraz tych punkcików. I znowu ona mi już pokazuje, że to jest bardzo dokładnie zrobiony model. I później, jeżeli mam taką chmurę i wszystko jest w porządku, nie muszę jakoś specjalnie oczyszczać, mogę powiedzieć komputerowi, żeby już zrobił z tego model, czyli on te wszystkie kropki, tak jak my za dziecka mieliśmy takie zabawy połącz kropki, no to te wszystkie kropki łączy kreskami i powstają trójkąty.
No i tutaj mam 1 834 000 trójkątów, które tworzą mi bardzo dokładny obraz takiego rekina. I oczywiście mogę go pokazać jako te trójkąty, to wtedy je tutaj widać. Więc wyglądał całkiem nieźle, prawda? Tak, tak. No widać, że to jest rekin, zdecydowanie. Dobra, i teraz ostatnia faza takiego modelu. Ja też mogę go już pokazać w kolorach troszeczkę, które wziął program z oryginalnych zdjęć. Ostatnia faza takiego projektu to polega na tym, że program wybiera dla każdego trójkąta, który tutaj mamy, program wybiera, wycina trójkącik z oryginalnego zdjęcia, które do tego trójkąta pasuje, na którym ten fragment modelu jest widoczny. I dzięki temu cały obraz wygląda fotorealistycznie, bo jest pokryty fragmentami oryginalnych zdjęć, miniaturowymi, które po prostu wyglądają jak zdjęcie. I to jest fajne, że te modele potem można dalej wykorzystywać, to można drukować, to można pokazywać w internecie, to można stosować w aplikacjach, w grach. Więc to jest całkiem ciekawa dyscyplina, powiedziałbym, bo nie ogranicza się tylko do tego, o, zrobiłem zdjęcie, o, zrobiłem model i tyle, prawda? Można dalej pokazać takie ciekawostki i mogło się tym pobawić. Ja myślę, że wszyscy, a przynajmniej ja na pewno i myślę, że nasi słuchacze również nie mogą się doczekać tych naszych wraków. Pokaż nam, Mariuszu, wraki takie już... Duże. Duże, tak. Dobra. No to jeden z takich wraków, który na pewno wielu was zna, ci, co nurkowali na Malcie, na Gozo, to zapewne znają wrak statku P-31. On jest zatopiony na głębokości mniej więcej 20-21 metrów. I czekaj, tylko ustępnie. I gdzie? Tutaj jest. OK. I coś mi nie działa. OK. Widać go? Widać, widać. On był celowo zatopiony. Został zatopiony celowo dla nurków wiele lat temu i stał się jednym z takich popularniejszych nurkowisk na Gozo i Malcie, więc jeżeli ktoś z was był na jakimś wyjeździe tam, to z pewnością na nim chociaż raz nurkował. Ci, którzy tam byli kilka lat temu, jak ja tam byłem, to mnie może tam spotkali, bo to jest zrobione ze zdjęć sprzed kilku lat. No i ten model ma jakieś, jest bardzo dokładny, ten wrak ma jakieś 50 kilka metrów. Teraz ktoś by pomyślał, ojej, ile ci zajęło skanowanie takiego długiego wraku, nie? No prawdę mówiąc, zajęło mi 2,5 nurkowania tylko, bo i to planowałem to zrobić w jedno nurkowanie, może w dwa, ale akurat mi się trafiło, że dwa razy pod rząd, jak byłem tam to skanować, to była bardzo duża ilość nurków z innych szkół nurkowych i po prostu co chwilę albo ktoś się ze mną zderzał, albo ktoś mi właził w kadr. I w sumie jak na ten model trzeba było zrobić około 4,5 tysiąca zdjęć, to przynajmniej na połowie z nich jest jakiś nurek. To znaczyło, że musiałem ich powycinać, żeby to ładnie wyszło, żebym nie miał jeszcze dodatkowo modeli nurków pływających dookoła. I tutaj ten wrak, udało się go zrobić tak, że faktycznie można na niego wpłynąć. On jest oczywiście dostępny w internecie, więc ktoś z was może później sobie poprzeglądać, chyba że jesteście niecierpliwi, to możecie znaleźć mnie na Sketchfabie. I jak ja pokazuję ten model, także się nim trochę bawić. To jest jakaś szafka z bezpiecznikiem czy czymś innym. Nie wiem, co to jest. Jejku, to jest genialne po prostu, genialne. No normalnie teraz pojechać nie możemy, a możemy obejrzeć wrak. I to jest też fajne, że... Co więcej, nie trzeba mieć
uprawnień wrakowych, jaskiniowych, żeby wpłynąć do wnętrza wraku. To jest. Dokładnie. To jest też tak, że to, co wam pokazuję, to jest wersja dość słabej jakości, można powiedzieć. Dlatego, że w internecie, żeby to opublikować, żeby każdy mógł to zobaczyć, nawet na słabym komputerze czy komórce, no to oczywiście trzeba pogorszyć jakość. Normalnie, jeżeli chodzi o wersję tego wraku, którą mam dostępną u mnie na komputerze, no to on jest mniej więcej 8-10 razy dokładniejszy niż to, co widać tutaj. Więc naprawdę dokładność tego jest dokładnością fotograficzną. Jak ktoś nurkował na tym wraku, to wie, że można stąd przepłynąć tu, potem przepłynąć tędy, pod całością i potem wypłynąć w tej dziurze albo w tej. Tylko tutaj jest taki kocioł. Jeżeli ktoś nurkował, to wie, o czym mówię. Pojawiają nam się pytania, jaką kamerę, aparat czy też GoPro polecasz do takich prac, w szczególności do dokumentacji fotograficznej? Okej, okay. Znaczy do dokumentacji fotograficznej? Archeologicznej. Okej, okay, do dokumentacji archeologicznej. Znaczy ja generalnie używam ciągle tego samego sprzętu i wielu ludzi to zaskakuje, że można taki efekt osiągnąć z tym sprzętem, który mam. Nie wiem, gdzieś tu chyba leżało, w tej chwili tutaj mam, to jest kamerka GoPro 7, z tym, że większość moich skanów zrobiłem wcześniejszą wersją GoPro 4, bo to akurat jakość ma podobną, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Więc o ile ma się dobre światła, albo jest to w miarę płytko, to każde GoPro, nawet najstarsze GoPro w zupełności wystarcza. Mamy kolejne pytanie w związku z tym, co z oświetleniem zdjęć. Czy musi być chyba konkretne, by dobrze uchwycić wiele detali, biorąc pod uwagę głębokość, nasycenie kolorów, czy filtry do zdjęć załatwiają ten temat? Znaczy, można na to patrzeć tak, że te dane, które musimy dać komputerowi do fotogrametrii, to jest tak naprawdę fotografia, tak? Czyli im lepsze weźmiemy te dane wejściowe, te zdjęcia, im lepiej będą wyglądać, tym lepiej będzie wyglądał ostateczny model. Więc stosuje się dokładnie te same zasady, które się stosuje w fotografii. Trzeba po prostu zrobić dobre i ładne zdjęcia tego obiektu, tylko nie jedno, a kilkaset. W przypadku tego wraku zrobiłem 4,5 tysiąca czy 3,5 tysiąca, no na wszelki wypadek, dlatego że na pierwszym nurkowaniu opłynąłem go tak 2/3, no ale było za dużo nurków, musiałem kończyć. Okej, okay, ale biorąc pod uwagę to, że mogłoby coś nie wyjść, od początku robiłem 3 razy więcej z nich niż potrzebowałem. No to potem na drugie nurkowanie, jak poszedłem, myślałem, że skończę, no to zrobiłem tę część, którą myślałem, że jej nie miałem, a jeszcze mi został czas, to na wszelki wypadek zrobiłem znowu połowę tego, co zrobiłem poprzednio. A na koniec ten trzeci raz popłynąłem, bo się okazało, że chociaż miałem 3,5 tysiąca zdjęć, to brakowało mi, była taka dziura w tym wraku, brakowało mi go z jednej strony. Nie? No to popłynąłem znowu i zrobiłem jeszcze 1000 na wszelki wypadek. Tak naprawdę to, żeby ten wrak tak samo stworzyć, to potrzebowałbym w tej chwili prawdopodobnie 200, 300, może 500 zdjęć. Tylko teraz wiem, skąd muszę je robić, tak? Wtedy, jak wiedziałem, że chcę to zrobić za jednym razem, po prostu wolałem mieć nadmiar tych zdjęć. A czy ważna jest kolejność robienia zdjęć? Nie, zupełnie nie jest ważna kolejność robienia zdjęć. Znaczy dla mnie jest ważna kolejność robienia zdjęć, bo jak robię 4,5 tysiąca zdjęć, to jakbym nie robił w kolejności, to bym nie wiedział, co mam zrobione. Tak? Jasne. Ale nie jest to niezbędne. Ja w tej chwili też eksperymentuję z robieniem z takiej fotogrametrii z przypadkowych filmów, które ktoś nakręcił dronem. Poprosiłem jednego człowieka, w ogóle z innego kraju, który opublikował film krótki, że latał nad jakimś zamkiem dronem, żeby mi przysłał te filmy, które miał i sprawdzam, na ile mogę wykorzystać te klatki z filmu do stworzenia w miarę dobrego modelu z filmu, który nigdy nie był kręcony pod fotogrametrię, nakręconego przez człowieka, który nie ma o tym pojęcia. No to są takie projekty generalnie. Są takie projekty, jest tam takie miasto było antyczne, Palmira się nazywało, tak? To jest w Syrii, to archeolodzy zapewne wiedzą. I w ostatnich kilku latach
jak tam było całe zamieszanie ISIS i tak dalej, to oni tam zaczęli to wysadzać, te posągi, dewastować to, sprzedawać na czarnym rynku jakieś tam fragmenty tych rzeźb, ale generalnie to zostało zniszczone, wysadzone i była ogólnoświatowa akcja polegająca na tym, że jeżeli ktoś jako turysta był w Palmirze i miał zdjęcie cyfrowe, to żeby wysłał komuś i z całego świata oni dostali miliony zdjęć z kilkudziesięciu lat, ale głównie te cyfrowe w ostatnich 15-20 lat i te cyfrowe zdjęcia wykorzystano do zrobienia modelu, jak ta Palmira dawniej wyglądała, bo ona w tej chwili jest zniszczona. Jest jej, można w internecie znaleźć, jest jej cyfrowe odwzorowanie, jedyne dostępne tak naprawdę w tych czasach, bo wcześniej nikt tego nie zrobił, no a potem zostało to zniszczone. Więc da się z przypadkowych. A propos archeologii, badań archeologicznych, masz dla nas dzisiaj również wrak antyczny, prawda? Tak, ten wrak już też kilkakrotnie pokazywałem, było o nim w gazetach nurkowych, też na grupach nurkowych. No to jest wrak, jakby to jest model z historią, opowiedz nam tak. To ja w takim razie go podzielę znowu. Mhm. I co, widać? Widać, wszystko mamy. Super. No to jest wrak, który sobie leży 45 metrów pod wodą w Chorwacji, niedaleko małej wyspy Szczedro, która jest niedaleko dużej wyspy Hvar, która jest niedaleko Splitu. I ten wrak jest bardzo unikatowy. Jest tylko kilka tak dobrze zachowanych antycznych wraków do tej pory odnalezionych. No, na pewno jest ich więcej gdzieś pod wodą, tylko jeszcze nie udało się odnaleźć. I to jest model, który robiłem w zeszłym roku. Dostępny również w internecie już od zeszłego roku. No i jak widać, są tutaj naczynia zwane jak? Amfory. Super. Wiem, że ty wiesz. No właśnie. Więc mamy tutaj te amfory. Tutaj widzicie teczka geodezyjna. Dzięki temu wiemy, jaka jest skala tego obiektu. No i sobie możemy zbliżyć na te amfory, pokręcić sobie nimi. Widać, że one są ułożone tutaj w taki jakby wzorek, bo tu była ładownia, one normalnie stały pionowo, obok siebie ciasno, potem się na wierzch kładło następne pionowo. Przez to, że one miały taki kształt, pasowały w te pomiędzy siebie jakby, nie? Że jak dolna warstwa była i były te przestrzenie pomiędzy amforami, to górna warstwa wchodziła w te przestrzenie, więc one były ciasno upakowane. No i oczywiście tam jakieś były belki, deski, bo to było w jakiejś drewnianej ładowni zamknięte i w momencie, jak te deski się rozłożyły, czy zostały zjedzone przez jakieś stworki, no to te amfory się poprzewracały. Mariuszu, pojawiło się pytanie takie, czy to jest wrak? Czy tak, opowiedz nam więcej, jak ten wrak wyglądał i dlaczego są zachowane amfory, nie ma drewna, skąd wiemy, że to jest... Dobra. Po pierwsze tak, od wielu nurków zawsze mówię, jaki to wrak? Przecież tam nie ma wraku, tam są tylko jakieś naczynia, tak? Mhm. No to zależy od naszej definicji. Ja rozumiem, że dla wielu nurków wrak to musi być dużo metalu na przykład, nie? Albo drewna, ale wrak ma jakby swój cykl życia, tak? Najpierw jest statkiem, który się zanurzył, zatonął, a potem powoli się rozpada, zostają jego resztki. No archeolodzy nazywają coś takiego wrakiem. I jest prawdopodobnie, co mieliśmy w tej jesieni kopać, tylko COVID nam przeszkodził. Mieliśmy tu kopać i szukać drewnianego kadłuba, bo prawdopodobnie jest w tym błocie, tam w tym pod piaskiem, gdzie jest środowisko beztlenowe, prawdopodobnie zostały duże fragmenty drewna. Ale jeżeli chodzi generalnie o definicję, czym jest wrak, przynajmniej SSI, PADI chyba też, uznaje coś takiego w swoich programach wrakowych jako wrak. To jest wrak w kategorii historycznej i generalnie nurkuje się na takich wrakach. Ci, którzy przyzwyczaili się do tego, że do czegoś wpływają, no niestety jest to za stary wrak, żeby do niego wpływać, chociaż jeżeli chodzi o antyczne wraki, to znaleziono bardzo dobrze zachowane drewniane antyczne wraki, w ogóle niezjedzone, w Morzu Czarnym bardzo głęboko.
No tylko tam się nie zanurkuje, bo to chyba na 150 metrach jest naleźli, z tego co pamiętam. Mhm. Ale tu w Morzu Śródziemnym drewno się dość szybko rozkłada. No i w tym momencie zostaje tylko ładunek widoczny gołym okiem. W tym roku nurkowałem tam tylko raz, bo poprosili mnie archeolodzy, żebym tak wpadł na pół dnia pod koniec października, czy w połowie. I tutaj, która ta strona, muszę się zorientować. Okay. Z tego co pamiętam, z tej strony zaczęli kopać w tym piasku. Na razie znaleźli więcej amfor. Kolejne warstwy. Mhm. Więc nagle się okazuje, że ten wrak jest prawdopodobnie większy, że to, co widzieliśmy, spodziewaliśmy się, że to już wszystko i pod spodem będą resztki kadłuba, ale wygląda na to, że ten wrak jest większy, a to, co widzimy, jest tylko szczytem tej kupy amfor, która została. To jest znalezisko też bardzo, bardzo, jakby ten model 3D jest też bardzo ceniony właśnie przez archeologów, prawda? Powiedz dlaczego. Generalnie archeologia podwodna potrzebuje takich modeli. Sami wiecie, jeżeli nurkujecie, że czasem widoczność jest kiepska. I oglądając taki obiekt pod wodą, nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć całego. Dodatkowo tutaj dochodzi ten problem głębokości, to jest 45 metrów. No więc po pierwsze to już trzeba nurkować technicznie, dekompresyjnie. Więcej powietrza się zużywa, więc krótsze te nasze nurkowania są. Wchodzi problem narkozy azotowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie, jeżeli ktoś miałby to inaczej odwzorować, no to zostałaby tylko klasyczna metoda, czyli obrysowanie tego. Tylko nawet najlepszy archeolog, rysownik mógłby mieć problem z narkozą azotową na tej głębokości i mając możliwość nurkować 15-20 minut za jednym razem. Więc fajne rysunki by mogły z tego wyjść. Z chęcią bym zobaczył, ale generalnie tak, to jest cenione, ta technologia, przez archeologów, dlatego że po pierwsze można tym bardzo szczegółowo odwzorować całość i wtedy można to później na spokojnie analizować, a po drugie można dać to do analizy ludziom, którzy się specjalizują w różnych dziedzinach, specjalizują się w antycznej archeologii, a niekoniecznie są nurkami i niekoniecznie są archeologami podwodnymi. Więc można to konsultować międzynarodowo, bo jest świetnie odwzorowany model, jak to wygląda. Nie ma konieczności takiego częstego nurkowania w tym miejscu. Tutaj ja go oczywiście opisałem, więc to jest skala, tu są właśnie te rzędy amfor. Mhm. Tutaj był prawdopodobnie maszt, dlatego jest taka wnęka i on się przewrócił, jak to zaczęło powoli się rozkładać, złamał się i przewrócił. No i wtedy zgniótł amfory albo tutaj, ale archeolodzy podejrzewają, że tu właśnie ten maszt był. Tutaj są malutkie kamienie balastowe, bo ten wrak prawdopodobnie nie przewoził wszystkich amfor pełnych, przez to był lżejszy, a konstrukcja statków w tamtym czasie była taka, że nie miały tego miecza na dole, więc jak wiatr był boczny wiatr, to je bardziej znosiło, jak były lżejsze. Dlatego jak pływały puste albo nie do końca wypełnione, to do części amfor ładowano małe kamienie albo kładziono na pokład duże takie głazy, żeby dociążyć w ten statek, żeby on się lepiej utrzymywał, lepiej się nim sterowało. To zapewne żeglarze wiedzą, o co chodzi. Mm-hmm. Tu jest taka mała dziura, to jest wykopane właśnie przez archeologów. W zeszłym roku wykonali kilka takich małych rozkopów, żeby się zorientować, w którym z tych miejsc warto kopać w tym roku. No, w tym roku był plan, żeby to naprawdę większe wykopaliska mm-hmm. podwodne z tego były, no ale niestety nie wyszło. Może w przyszłym wyjdzie. Tu jest plastikowa butelka, nieantyczna. Niestety. No i tak się zdarza. Nowoczesna. Ja zawsze mówię, że to pokazuje, prawda, historię rozwoju naczyń, bo tu jest butelka sprzed 2000 lat, a tu jest butelka z czasów obecnych, a tutaj jest słoik jeszcze jakiś szklany. Tu jest pojawia taka nam się. Tak? Mhm.
Pojawia nam się pytanie, jak z wydajnością komputera do przetwarzania tylu danych, jak bardzo wymagający sprzętowo jest program do tworzenia grafiki 3D i zaraz w tym mamy pytanie, czy zdjęcia muszą być w formacie RAW? Zdjęcia nie muszą być w formacie RAW. Zdjęcia mogą być naprawdę czymkolwiek. To oczywiście im lepsze, tym lepiej to wyjdzie. Jeżeli chodzi o przetwarzanie tego, to powiem tak. Na przykład takiego rekina, którego pokazywałem dzisiaj, albo statku, ale powiedzmy takiego rekina. 6 lat temu, jak z tym zaczynałem, miałem dokładnie ten sam komputer, tak, którego używam do dzisiaj. I wtedy przetwarzanie takiego jednego obiektu to dla mnie były 3-4 tygodnie roboty, żeby takie jedno coś zrobić, i to zostawiałem na wiele godzin w dzień, na wiele godzin w nocy, żeby komputer te automatyczne fragmenty całego procesu po prostu sobie przeliczył, bo takie było zapotrzebowanie na to, na zasoby komputera. Ale przez tych 6 lat dużo się zmieniło. Rozwinięto algorytmy, które to przetwarzają. Lepiej wykorzystuje się podzespoły komputera i teraz na tym samym komputerze sprzed 6 lat dalej przetwarzam te obiekty. Jeżeli teraz chcę je przetworzyć z tych samych zdjęć, to samo coś, to zajmuje to 20 kilka razy szybciej. Czyli coś, co przetwarzałem w 3 tygodnie, przetwarzam teraz w jeden dzień. Więc to pokazuje, jak ta technologia się rozwinęła na przestrzeni lat. Ostatnio właśnie prowadziłem kurs z kolegą, który miał bardzo słaby komputer i też dał radę. Na małych obiektach też dało radę. Więc naprawdę już nie jest to taka wymagająca dyscyplina pod względem możliwości komputera. Tu chciałem jeszcze tylko tą amforę pokazać. To jest amfora z jakąś odciśniętą pieczęcią. Ona ma tu taką odciśniętą pieczęć. Producent wina czy oliwy, czy cokolwiek było w tych amforach, miał jakieś swoje logo, jakąś tam pieczęć, tak jak w tej chwili na etykietkach butelek mamy nazwy producentów, i dzięki temu archeolodzy są w stanie odszukać w katalogach amfor znalezionych na lądzie, w jakiej części Morza Śródziemnego i w jakich latach taka firma, taki producent wina czy oliwy funkcjonował. I wtedy też wiadomo, skąd mógł płynąć towar tego statku albo część tego towaru. Jeżeli wszystkie amfory mają to samo logo, no to prawdopodobnie płyną gdzieś stamtąd. A jeżeli każda jest inna, no to inne wytłumaczenie się znajdzie. Jasne. To czym nas teraz zaskoczy? Czym ja was zaskoczę? Dobra, jakieś nowe pytania może są? Nie? Okej, to ja mogę dalej pokazywać wraki. Dalej prosimy. Dobra. Pytanie pojawiło się tylko o nazwę programu, którego używasz. To się nazywa Agisoft MetaShape i on ma dwie wersje. Wersję ma standardową i wersję profesjonalną. I teraz wiele osób odrzuca cenę tego oprogramowania, bo wchodzą na stronę i patrzą, ojej, czemu ja mam wydać $3,500 na takie oprogramowanie? $3,500 to kosztuje wersja profesjonalna, której nikt do niczego z was do fotogrametrii podwodnej nie będzie potrzebował. Wersja standardowa kosztuje $250 i o tyle jest to ciekawe, że kupuje się raz, to nie jest subskrypcja, i przez kolejne lata na zawsze już dostajecie zawsze nowe wersje, aktualizacje tego oprogramowania. Więc ja zapłaciłem to raz 6 lat temu i od tego czasu, widzicie, no przyspieszyło 20 kilka razy lepiej. Żaden inny program komputerowy nie przyspieszył mi 20 kilka razy, więc jestem zadowolony z takiego zakupu. Można też wersję testową wciągnąć na miesiąc, żeby zobaczyć, pobawić się, czy to jest coś, co was interesuje. To co, ja pokażę jakiś kolejny model. No chwilowo nie brak, następny będzie brak w takim razie. Kto mi powie, co ale, to jest? Ale również do obejrzenia pod wodą. Tak, kto mi powie, co to jest? Czekamy w komentarzach na propozycję od was, co to jest.
No rozwiąż zagadkę i powiedz nam, co to jest. To jest gąbka. To jest taka malutka gąbeczka, która została zeskanowana w Chorwacji na Hwarze w Starym Gradzie przed bazą nurkową. Tego akurat modelu używam jako jeden z takich przykładowych modeli, kiedy ćwiczę z kimś, kiedy uczę fotogrametrii, to zaczynamy na czymś prostym, żeby proste koncepcje i jak to się robi wytłumaczyć na małym modelu, który szybko się przetwarza, zanim zaczniemy zajmować się wrakami. Więc to też możecie sobie zobaczyć. Dość ładnie według mnie wyszło. Ładnie wyszło? Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Dobra, to teraz wróćmy do wraków. Wróćmy do wraków. To jest jeden z małych wraków na Cyprze, niedaleko Paphos. Nazywa się White Star, bo jest brązowy, brązowo-zielony. I dlatego się nazywa White Star. Tak, dokładnie. Więc to jest też ciekawa historia, bo tak naprawdę mało wiadomo o tym wraku, poza tym, że sobie zatonął. Ale kiedy jego tam robiłem, to właśnie spodziewałem się szybkiej akcji, że wszystko ładnie, szybko mi pójdzie, no bo przecież jest taki prosty wrak, taki prostokątny, co za problem. Popłynąłem i natknąłem się na mojego kolegę instruktora z grupą Chińczyków płynących w formacji zwanej Kulą Zła, którzy po prostu zrobili takie tornado nad tym wrakiem, że podnieśli cały ten pył, wszystkie te śmieci i tak naprawdę musiałem przedłużyć moje nurkowanie o 20 kilka minut i poczekać, aż to wszystko opadnie, bo akurat skończyłem fotografować na dole i chciałem sfotografować górę, no i była taka mgła. Nawet jak się teraz zbliży, to widać, że ten fragment wraku jest mniej szczegółowy niż ten fragment wraku, bo tu się jeszcze unosiła ta mgiełka. Mhm. Pojawiło nam się pytanie, czy masz jakieś modele fotogrametryczne wraków z Bałtyku, a ja chciałam tylko was jakby przypomnieć, że mamy do was pytanie, jaki jest wasz ulubiony wrak. I jeżeli się okaże, że na przykład bardzo wiele osób lubi jakiś jeden konkretny wrak, to może namówimy Mariusza właśnie do sfotografowania i zrobienia modelu tego właśnie wraku. Ale tylko, żeby nie było dosyć odległego. No więc jeżeli chodzi o Bałtyk, to nie, bo ja tak naprawdę nigdy nie drukowałem w Bałtyku. Jakoś nigdy nie wyszło tak, żebym tam trafił, chociaż Bałtyk duży, ale nie trafiłem do Bałtyku, więc skanowałem, nurkowałem w różnych morzach na świecie, ale akurat na Bałtyku to nie bardzo. Ale może kiedyś zanurkuję. A czy masz jakiś wrak, który koniecznie chciałbyś sfotografować i zrobić jego model? Taki, jak to ładnie napisała tutaj na Mata, taki dream wrak. Nie, chyba nie mam takiego dream wraku. Znaczy mi się podobało skanowanie tego antycznego wraku i w tej chwili, jak byłem pod koniec października znowu właśnie go skanować, ten fragment, no to przy okazji się okazało, że nasi zaprzyjaźnieni archeolodzy znaleźli kolejny antyczny wrak, też świetnie zachowany, tylko że on jest na 60 kilku metrach, więc będzie trzeba jego jeszcze zeskanować w przyszłości jakoś. No w tej chwili na wyspie Wis byłem w tym sezonie nurkowym i będę najprawdopodobniej w przyszłym, więc na wyspie Wis jest kilka wraków, które chciałbym sfotografować, zwłaszcza samoloty, bo one są takie wyjątkowe, powiedzmy. No i jest tam taki wrak, Teti się nazywa, taki parowiec, dość fajny, bo zaczyna się chyba na 7 czy 8 metrach i tak do 35, powiedzmy. Więc jest dość dostępnym wrakiem tak naprawdę na każdym poziomie nurkowym. Oczywiście ktoś, kto nurkuje do 18, zobaczy tylko połowę tego wraku, no ale zawsze coś, prawda? I jego chciałbym zeskanować, bo A resztę zobaczy na twoim modelu fotogrametrycznym. No tak, ale właśnie chciałbym, żeby ten model stał się taką interaktywną mapą tego wraku dla ludzi, którzy chcą na nim zanurkować, bo jak wiemy z centrów nurkowych, w jednej są ładne mapy, w innych są rysunki narysowane kredkami przez dive masterów
i one nie zawsze wyglądają ładnie, a ja bym chciał, żeby po prostu była porządna, dokładna mapa wraku, żeby osoby, które chcą tam zanurkować, mogły jej użyć, a także instruktorzy prowadzący kursy wrakowe mogli je użyć na swoich kursach. Dobra, to tutaj jeszcze to od razu zamknę. Dobra. Tu wam pokażę taki ciekawy wraczek. To na jednej z bahamskich wysp taki wraczek jest. No niestety nie jest to prawdziwy wraczek, to jest taki sztuczny wraczek zrobiony dla ludzi, którzy sobie snurkują, żeby mogli pod tą wodą coś zobaczyć poza żółwiami, płaszczkami, rybami, bo to się szybko im nudzi. A jak zobaczą takie armaty, taki piracki statek, to zawsze to będzie coś ciekawego. No i podoba mi się taki pomysł. Myślę, że więcej powinno być takich właśnie sztucznych wraczków w różnych ciekawych miejscach, co by też zachęcało różnych ludzi do tego, żeby zaglądali do tego świata podwodnego. To żeby nie było tak, że ja ciągle tylko rozmawiam, to może jakieś pytanie? Wiesz co, pojawiło nam się pytanie, ale ja myślę, że zostawimy je na koniec. Jak można zrobić kurs fotogrametrii online? O tym powiemy na końcu wam wszystkim i podamy również wszystkie kontakty do Mariusza. Także w tej chwili nadal czekamy na wasze typy ulubionych wraków i na wasze komentarze, a Mariuszu, do ciebie jeszcze pytanie o tą słynną kotwicę. Dobra, a tam widzę w komentarzach, że Paweł pisze, że jego ulubiony wrak to Zenobia na Cyprze. Zenobia, tak. Przymierzałem się do Zenobii, nawet mam we fragmencie zeskanowane te ciężarówki na 40 metrach, ale pracowałem w centrum nurkowym w Paphos, które jest po drugiej stronie i bywaliśmy jako centrum raz w tygodniu tylko na Zenobii, a przez to, że byłem jednym z dwojga instruktorów, którzy mówili po polsku, a było dużo Polaków w Paphos, to raczej skupiałem się na tym, żeby prowadzić dla nich nurkowanie i kursy i bardzo rzadko mi się udało pojechać na drugą stronę na Zenobię, a z kolei jak byłem, to albo było za dużo ludzi, albo widoczność była nie ta i po prostu nie udało mi się tej Zenobii zeskanować, ale może jeszcze kiedyś. Dobra. Tu jeszcze mamy typ na Kominoland na Gozo. Kominoland na Gozo. Jest dużo różnych fajnych miejsc, które fajnie by było zeskanować i dlatego ja tego uczę różnych ludzi, żeby oni to skanowali, a nie każdy mnie prosił, a pojedź tu i zeskanuj to albo tamto, nie? Jasne. To jest fajna dyscyplina jak fotografia, tylko trzeba po prostu zacząć to robić i wtedy będzie więcej ciekawych skanów. To co, te kotwice pokażę, tak? Tak. Dobra. To już widać, tak? Mamy kotwicę, widzimy kotwicę. Dobra, to jest kotwica na Cyprze. Historia też jest ciekawa, bo tam jest 5 metrów głębokości czy coś. Ta kotwica tam nie leżała. Ta kotwica leżała gdzieś indziej. Tylko nurkowie pracujący w lokalnym centrum nurkowym na pewnym etapie stwierdzili, że po co ona będzie sobie tam leżała gdzieś głęboko, gdzie nikt nie wie, gdzie ona jest. Ja się przyniesie bliżej, będzie się zabierało ludzi na intro, żeby sobie popatrzyli pod wodę. No i przytargali to i ileś lat już ta tam leży, nie? I jeszcze jest druga kotwica. No to ją zeskanowałem. Widzicie, tutaj widać takie różne roślinki. Bardzo duży poziom szczegółowości. Tak, to było robione na małej głębokości, przy dużym świetle, za pomocą Olympusa, takiego zwykłego TG5. Kto mi powie, co to jest? To. Co to może być? Ja wiem. Wybierz mnie. No nic? Nikt nic nie mówi. Pamiętaj, że mamy małe opóźnienie w stosunku do transmisji Facebooka, także musimy faktycznie. Dobra. Ale możesz... O, mamy odpowiedź, rurówka. Rurówka, niech będzie, że to jest rurówka. Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa, to się po angielsku nazywa tube worm, bo to jest po prostu taki robot, który żyje w tubce. Taki ukwiał.
To jest taki robal żyjący w tubce. Tak, robal w tubce. No, taki tubeworm. No i takie dość szczegółowe to wyszło. Mi się najbardziej podoba ta rdzana tej kotwicy. Tak, no jest bardzo duży poziom szczegółowości faktycznie. No i tutaj ta rdzana łańcuchu jest też taka urocza. Mamy pytanie, czy posiada pan zdjęcia z ruin Aleksandrii? Jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Po prostu nie, chciałbym do tej Aleksandrii tam popłynąć. Wiem, że robi się tam fotogrametrię. Generalnie być może kiedyś uda mi się tam dostać, no ale to bym musiał się skontaktować z jakimś lokalnym uniwersytetem, który to prowadzi, ale to jest na takiej mojej liście, że fajnie by było. To może drugą kotwicę pokażę. To jest starsza kotwica. Też ją przetargali nurkowie. Mhm. Ta kotwica ma co najmniej kilkaset lat. No jest dość duża, bo to jest mniej więcej 4,5 metra długości. A co ciekawe, bo widzicie, na sketchfabie tu sobie najadę na dół. Ja to mógłby, ale gdyby miał nie, hełm, widzę, nie widzę twojej kotwicy. Nie widzisz kotwicy? Nie. A czemu nie widzisz kotwicy? Dobra, to ja podzielę jeszcze raz. Jakieś tam widzę. Pierwszą widziałaś, tak? Tak. No dobra. Okej, okay, mamy kotwicę. No, więc ona ma ze 4,5 metra długości. I teraz, jak to oglądamy na sketchfabie... 4,5 metra to jest ogromna. Tak. Jeżeli ktoś ma jakiś hełm do VR, no to może sobie założyć, ale jeżeli zainstalujecie sobie na telefonie aplikację Sketchfaba, to tam obok VR pojawi się AR, czyli Augmented Reality, i na większości telefonów, jak sobie to wybierzecie, to możecie sobie, uwaga, popatrzeć przez komórkę na tę kotwicę, postawić ją na swojej podłodze w domu, jedną czy drugą kotwicę. Apka wam powie, żebyście znaleźli sobie jakąś płaską powierzchnię, poruszali telefonem, żeby telefon się zorientował, że tam jest jakaś powierzchnia, klikacie sobie w tę podłogę i nagle wam się w domu czy na stole pojawi ta kotwica do wyboru. Niesamowite. Tak samo ten wrak, tylko on może być trochę za duży. Nie pomyślałem. No tak, o takim żeby go postawić w salonie, wrak może być za duży. Domyślnie, znaczy ten, co domyślnie, dosłownie będzie zobacz wrak od środka, nie wychodząc z domu. Bo jestem przekonany, że jak... Tak, no, mając go w swoim salonie zdecydowanie. Tak, dokładnie. Więc to też... dobra. Tak, pojawił nam się komentarz, że w takim razie mamy nie Dream Wrak, tylko Dream Ruiny, jeśli chodzi o tą Aleksandrię. I pytanie, czy współpracujesz z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego? Nie, a może jeszcze nie, to nie wiem. W każdym razie świadomie nie, chociaż znam te osoby oczywiście, bardzo chętnie bym współpracował. Spotkałem zresztą grupę studentów archeologii podwodnej. Półtora roku temu byli u nas na Wisie w Centrum Nurkowym, bo realizowali fragment praktyk w ramach studiów z archeologii podwodnej. Zresztą jak ktoś się interesuje takimi skarbami i tak dalej, to polecam studiowanie archeologii podwodnej w Polsce czy na świecie. Wiem, że w Polsce co najmniej dwa uniwersytety są, prawda? Warszawski to jeszcze robi? Toruński. Tak, no my zresztą, Mariuszu, tak właśnie się poznaliśmy, bo na moich praktykach właśnie archeologii podwodnej mieliśmy okazję wykonywać i dokumentację i odwiedzać te antyczne wraki i właśnie tak ja też zafascynowałam się tą nauką czy dziedziną fotogrametrii i
I dzięki temu tak naprawdę ta nasza relacja z Mariuszem tutaj owocuje tym właśnie streamem dla Was. Także ja też serdecznie polecam tą dziedzinę archeologii podwodnej, bo naprawdę fantastycznych rzeczy można się dowiedzieć i nauczyć. Tutaj mamy inny wrak z Cypru, Achilles się nazywa. Mhm. No i mi się podoba w nim bardzo śruba, też obrośnięta jakimiś tam stworzeniami morskimi. Mhm. No i w tym wraku też możemy wejść do środka, nie wychodząc z domu. Tylko było dość ciemno, więc tutaj widzicie szczegółów jakby brakuje. Ale to, co mi się podoba w tym wraku najbardziej, jest ten silnik. Jest taki ładny, szczegółowy. Mhm. Mariuszu, ja wiem, że ty bardzo długo mógłbyś do nas mówić, ale generalnie będzie nam się kończył czas za moment. Chciałam jeszcze, tak, jeszcze mamy pytania. Pytanie mamy o oprogramowanie. Czy Agrisoft to jedyne w miarę dostępne oprogramowanie do fotogrametrii? Jest inne, które ma jakby lepszą promocję. Ono się nazywa Reality Capture i wiele osób twierdzi, że to jest prostsze i tak dalej. Problem tylko polega na tym, że tam są licencje, które nie wszyscy uważają za uczciwe, za dobre, ponieważ tam się płaci za przetwarzanie własnych modeli, płaci się po prostu subskrypcję, więc trzeba ciągle płacić za to, żeby go używać. Mhm. Może niektórym to pasuje, może nie. Ale generalnie jak ten program wprowadzono kilka lat temu, niektórzy się nim zachwycili, zaczęli robić w nim projekty, bo to nie było wcale takie drogie, niby działało szybciej. Jak już narobili tych projektów przez 6-7 miesięcy czy rok, to nagle znienacka skończyła się promocja, ceny wzrosły chyba dwukrotnie i potem ci ludzie zostali tak trochę w takiej sytuacji, że muszą dalej płacić, żeby mieć tak naprawdę dostęp do swojej wcześniejszej pracy, która jest skończona, a jednocześnie za nową płacić. Trochę tak to dziwnie wyszło, prawda? Jeśli chodzi o tego Agrisofta, to lepiej jest to rozwiązane. No, według mnie bardzo uczciwe podejście. No, płacisz raz i masz. Zresztą, jeżeli ktoś pracuje w edukacji, może dostać edukacyjną licencję i wtedy za podstawową wersję nie zapłaci $250, a chyba 60. Nawet za tą pro zamiast 3,5 tysiąca to zapłaci $500, z tym, że nie potrzebuje tej pro. Nie? Te licencje edukacyjne trzeba sprawdzić jeszcze na stronie Agrisofta, czy one również obejmują studentów, bo być może tak, bo w wielu przypadkach w oprogramowaniu obejmują i wtedy jakby łatwiej się jest załapać na taki program. Nie? Ale przede wszystkim bardzo dla mnie fajną sprawą jest to, że można to ściągnąć, miesiąc legalnie używać jako w pełni sprawną wersję testową i po prostu pobawić się, zobaczyć, czy to działa z naszym komputerem, czy nas to faktycznie interesuje, taka zabawa. No i wtedy zdecydować. Nie? Ponieważ zbliżamy się do końca, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, chcielibyśmy Wam jeszcze, z Mariuszem rozmawialiśmy wcześniej, chcielibyśmy od Was się dowiedzieć, który z tych wraków, z tych takich głównych wraków Mariusza podobał Wam się najbardziej. Czy to był P31, który był pokazany na początku i tu Was prosimy o lajki, czy też antyczny, czyli ten z amforami i tu Was prosimy o serduszko. Ja nie ukrywam, że serduszko ja wybierałam, bo mi się on najbardziej podobał. Czy też rekin i tutaj mamy trzecią reakcję do wyboru. Oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do Mariusza, to czekamy na Wasze komentarze. Mariuszu, czy mamy jeszcze jakiś wrak, do którego w tej chwili możemy wpłynąć? Nie, ale tam ktoś wcześniej. Nie, to ja bym bardzo Cię prosiła, żebyś nas jeszcze raz przeprowadził przez P31. Dobrze, tam było jakieś pytanie, ktoś chciał się dowiedzieć, gdzie się tego można nauczyć. No to o nauczeniu zaraz powiemy, wszystko zaraz o nauczeniu powiemy. Dobra, to ja zaraz, bo już zamknąłem ten wrak, myślałem, że już nikogo nie interesuje, nie? A każą otwierać na nowo. Myślę, że damy radę. No ja też. W każdym razie wszystkie te wraki są dostępne w internecie i wrzucimy po prostu jakiegoś linka potem,
gdzie je można zobaczyć? Oczywiście, że tak. Dobra, P31. Tak, tak jakbyśmy sobie na nim nurkowali, bo to jest tak jak obiecaliśmy, że bez wychodzenia z domu zajrzymy do wraku, więc możemy no to sobie zajrzymy, odpłynąć. Zajrzymy przez okno na mostek. Okej, możemy zajrzeć przez okno na mostek. Akurat na mostek, to ja wpłynąłem, zeskanowałem ten fragment i w miarę wyszedł, więc jakbym tutaj się przebił przez tą ścianę, to poza tym, że trochę takich śmieci się zeskanowało, że nie znalazł wszystkich program płaszczyzn dobrze, bo było ciemno, no to generalnie widać, że tam tędy się da wpłynąć. Wpływa się na górę tędy przez drzwi. Wygodniej jest niż przez okno. No tutaj można też wpłynąć. Ale na dolnych piętrach już mi się nie udało zeskanować, bo wtedy nie miałem świateł odpowiednich. I po prostu było za ciemno. Więc mam te części, tutaj ten środek. No i mam znowu te części tu. Ostatnio tak zacząłem po troszeczkę sprawdzać, czy jestem w stanie przetworzyć ten sam model trochę lepiej po latach, no bo w końcu oprogramowanie się zmieniło i lepiej wychwytuje te szczegóły i powolutku pracuję nad troszeczkę lepszą wersją tego wraku. Być może jak znajdę czas, to go do końca zrobię, wtedy po prostu podmienię i ten w internecie już będzie taki lepszy, ale myślę, że i tak dobrze wyszedł, prawda? No, mi się bardzo podoba. Tutaj mamy właśnie komentarze też, że P31 również ulubiony wrak, ale pojawiło się też pytanie, czy można ściągnąć pełną, nieokrojoną wersję P31. Czy ona jest gdzieś dostępna? Nie. Nie udostępniam, bo to jest dla mnie to jest dużo pracy jakby, nie? Więc to jest tak, że ja ją udostępniam w takiej wersji, żeby każdy mógł sobie ją obejrzeć i po prostu pobawić się tym, czy w centrum nurkowym nie mam problemu, żeby ktoś sobie na stronę podlinkował i powiedział, słuchajcie, pływamy na ten wrak, nie? Możecie go sobie obejrzeć tu, zanim na nim zanurkujecie, też dla mnie żaden problem, ale tak to nie udostępniam go. Tutaj na Sketchfabie jest możliwość sprzedawania niektórych obiektów. Ja ustawiłem przy kilku tych wrakach, że tam ktoś to może kupić. To w momencie, jeżeli ktoś na przykład tworzy grę komputerową czy coś tego rodzaju i jakby zarobkowo chce wykorzystać ten wrak do czegoś, no to wtedy może ode mnie go po prostu kupić i go użyć w tym tam celu, w jakim sobie potrzebuje, prawda? Tu jeszcze mamy pytanie, ile zdjęć trzeba by zrobić, żeby zeskanować Zenobię? Ja to wyliczałem nawet, że przy moich umiejętnościach, jakbym sam miał to robić, to prawdopodobnie potrzebowałbym minimum 4 nurkowania, może 6, żeby ją sfotografować z zewnątrz. No a wewnątrz to nie wiem, bo nie byłem wewnątrz w całej, byłem tylko w ładowni i tam w paru innych korytarzach. Też pytanie, jak głęboko i dokładnie chcemy wpływać i fotografować to, prawda? Ile to zmieni tak naprawdę? Myślę, że tutaj zbliżając się do końca, mamy tak, cenny i ciekawy stream, pytania merytoryczne zadam osobiście na szkoleniu, taki nam się pojawił komentarz i właśnie tutaj ja chciałam powiedzieć parę słów o tym właśnie szkoleniu u Ciebie. Tak. Wszystkie szczegóły szkolenia, bo możecie się nauczyć fotogrametrii od Mariusza. Mariusz prowadzi kursy fotogrametrii, kursy fotografii, kurs obróbki fotografii. I wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku pod adresem Mirka Fotogrametrii. Macie ten adres w tej chwili na ekranie oraz możecie z Mariuszem się bezpośrednio skomentować przez czy to maila właśnie mariuszmirka@gmail.com, czy na Facebooku przez Mariusza profil. Że Mariusz, chyba wczoraj prowadziłeś jakąś część tego kursu fotogrametrycznego. Ja miałam też okazję rozmawiać z osobami, które ten kurs przeszły i on naprawdę jest łatwiejszy niż się wydaje. Jak się to ogląda, to dla mnie osobiście no, wydawało się to coś takiego strasznie trudnego, to wcale trudne nie jest, także serdecznie Was zachęcam do kontaktu bezpośredniego z Mariuszem i wszystkie szczegóły znajdziecie na pewno właśnie tutaj u
u Mariusza na profilu i bezpośrednio w mailu. Pytanie, Mariuszu, czy chciałbyś coś dodać, zanim podziękujemy naszym słuchaczom? Ja w ogóle chciałem podziękować za takie duże zainteresowanie. Oto widzę, że Paweł zapytał, czy można kręcić film, to Paweł, to pogadamy już na Facebooku. W każdym razie... Tak, już jesteśmy chwilkę po czasie, także... Fotogrametria nie jest trudna, tak jak drukowanie nie jest trudne, o ile się wie, jak to się robi, tak? Jeżeli Dokładnie. Ktoś chciałby się eksperymentować z tym, no to zejdzie mu prawdopodobnie kilka lat, tak? Więc to są takie rzeczy, których po prostu lepiej się nauczyć na kursie. Jak ja zaczynałem, nie było kursu. Ja musiałem spędzić kilka lat, żeby się tego nauczyć ze wszystkich możliwych źródeł. Ale teraz można zrobić sobie kurs przez internet. To co? Mariuszu, dzięki wszystkim. Do zobaczenia gdzieś na Facebooku. Ja Ci, Mariusz, bardzo dziękuję za jakby za uczestnictwo tutaj w tym naszym pierwszym live'ie, w którym, tak jak mówiłam, miałeś bardzo znaczący udział w stworzeniu tego programu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które nas dzisiaj oglądały, słuchały. Stream będzie oczywiście dostępny dla Was, zapisany na stronie Dan Polska. Zapraszam do obserwowania naszej strony, do dzielenia się tym streamem. I tak jak wspominaliśmy, te spotkania będą odbywały się w tej chwili co wtorek o godzinie 19. Także już w tej chwili zapraszam Was na kolejny wtorek o 19 i oczywiście również na kolejne. Wszelkie pytania możecie do nas kierować również za pośrednictwem Messengera strony Dan Polska. Na wszystkie na pewno Wam odpowiemy. Bardzo Wam dziękujemy i dobranoc.